Już właśnie podjeżdżamy pod Concept Store, zaraz zaczynam nagrania, dzisiaj mam kolejny dzień zdjęciowy. Śluby gwiazd dzisiaj. Ale będę robiła wszystko, żeby dzisiaj szybko skończyć, czyli pełna profeska, przeczytałam scenariusze, powinno być dobrze. Jak mamy nagrania, to wtedy Concept Store nie pracuje normalnie, nie przyjmuje w tym czasie klientek, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, bo jak będę młoda przychodzi wybrać suknię, to musi mieć pełen komfort, więc jak są zdjęcia, to salon nie funkcjonuje, czeka tylko na nas, na całą ekipę. Dobra, biorę jedzonko i idę. Dziękuję, panie Tomku. Gdzie jest fura? Gdzie fura? Gdzie fura? O! Gdzie jest fura? Dzisiaj robię za drivera. I dobrze. Teraz nie pamiętam, gdzie tutaj co jest. Za rzadko nim jeżdżę, no ale tak to jest, jak się samochód oddaje, że... A, znalazłem. To jest chyba tu. Nie, to jest tu. No to jedziemy. Hej! Pokaż oko. Kurde, zobacz, spuchnięte mam, wiesz? A zobacz, jakie mam gorące, dotknij tego. Jesteś gorąca dziewczyna. Zejdzie ci to zaraz, no bo da. Ja wiem, co robiłaś. Co? Wiem. Co robiłam? Tak. Który jest tu zlokalizowany. Widzisz go? Kropkę? Widzę. No ale zobacz, jakie mam i tu taką poduszkę. Przy oku się nie robi takich rzeczy, moja droga. Naprawdę mogło ci jeszcze bardziej spokojnie. Myślałam, że jest gorzej. I to jest, kochani, tak naprawdę samochód, który uwielbiam. Nie dość, że jeździ z nim z tyłu, tak jak kierowca jest wolny, nie zabierze mnie oczywiście moja żona kierowcy, co często robi, to uwielbiam go sam prowadzić, bo to jest taka... Och, jak ten silnik chodzi, Jezus, jak to idzie, Boże. No ale to jest 6,75 litra silnik, to dla facetów bardziej informacja niż dla kobiet. Ostatni, który został wyprodukowany na stulecie firmy Bentley. I tak naprawdę, nie chwaląc się, jedyny w Polsce, jako przedłużona wersja, tak zwana, no dla królów można powiedzieć nawet, bo to jeździła i Elżbieta, królowa angielska, no i koronowane głowy innych państw. Ta wersja jest genialna. Gorzej zaparkować. Powiem wam, zaparkować 6-metrową limuzynę, to jest już sztuka w Warszawie. Dlatego nie polecam prowadzić go samemu ze względu na to, że jest problem zaparkowania. Chyba, że macie dwa miejsca parkingowe w Warszawie wynajęte gdzieś. Ale tak, to do jazdy po mieście tylko z kierowcą. Mam gości już. Cześć! Cześć, jak się macie? Ciągle najlepiej na świecie. No to dobre. To dobre jest. Tak. Słuchajcie, ja dziś odłożę swoje rzeczy i ja tu wchodzę i ekipa ma coś takiego, ale ja się na to nie kuszę. Ja zjem moje śniadanie. Ciekawe, co dzisiaj mam. A coś tam, no? Zrób sobie. Nie, mów. Ja nawet nie pytam Izy, jak się miwa, bo wiadomo, że dobrze. Cześć. Zresztą zarobiście. Po wyjeździe zawsze dobrze. Działaj sobie, działaj. Dobrze, my gotowi. Gotowi? No a jak? Ale szybko wam no, już. Wszyscy mamy 7 minut. Znasz nas. Profeska. Dobra, tu mam coś nie dla siebie, to jest dla ekipy. Owsiankę mam na drugie śniadanie. Owsianka Banty. No i to jest super, bo ja kocham kokos. Mam mega podwieczorek. Ciasto a la Snickers. Ale gdzie jest moje śniadanie? O! Francuski croissant z białą czekoladą. I co? I co? I kto ma lepszą? I mają croissanta na słono, a ja mam na słodko, więc wygrałam. Więc słuchajcie, taki catering w ogóle mnie trzyma przy życiu, bo... ja ogólnie nigdy nie pamiętam o jedzeniu, a dzięki temu mam posiłki regularne, zbilansowane i spróbuję tej białej czekolady. I ta dieta jest właśnie idealna dla mnie, bo mogę wybierać, co chcę jeść. Mogę sobie zmieniać miejsca dostawy, godziny, kaloryczność, dni. W każdej chwili mogę zastopować, zrobić przerwę, jak wyjeżdżam, potem sobie wznowić, więc... Ta dieta dynamiczna jest, zupełnie tak jak ja. I to jest ogromny jej plusik. Ale powiem wam najlepszy numer. Hit.
pewnego dnia zaparkowałem mojego Azura. To jest inny Bentley, kabriolet. Obok stał samochód Izy, czyli Bentley. I powiem wam, to jest hit. Iza, wyjeżdżając z garażu, uszkodziła dwa samochody. Jednym strzałem. I mojego Azura, i swojego Bentleya, Bentayga. Obrysowała dwa. Chociaż ogólnie jeździ bardzo dobrze, ale to muszę powiedzieć, że to był hit. Bo, no nie wiem, co mam mi powiedzieć, ale łzy miałem w oczach. Na szczęście, co było, folia zabezpieczająca. I ta folia była tylko do wymiany. Bez żadnego, było się bez żadnych wielkich lakierowań. Bo bym się chyba zapłakał. Może co mi tu pokazuje? Asia, bo wiem, że ty bardzo chciałabyś opowiedzieć trochę o swojej pracy, nie? Nie chodzi tylko, żebyś wspomniała, że w ogóle no? coś takiego tak. robimy, ale powiedzcie mi, co jest dla was ważne, jakie komunikaty? Generalnie to, że nasz swój projekt to jest edukowanie, pokazywanie ludziom, jak dobrze, inspirowanie jak do zdrowego stylu życia. Do dobrego życia. I rozpoczęliśmy od konta na Instagramie dr Joanna Lifestyle Medicine i to się ma rozwijać w różnych kierunkach. Jest też podcast, który niedługo wychodzi. Super. Żeby po prostu powiedzieć czyli o tym, że to jest taki ogólny jak dobrze wedding, żyć, długo zdrowo. Bo ja się zajmuję medycyną stylu życia jako lekarz i po prostu chciałabym to trochę, jakby tą wiedzę Chat. Rozszerzyć. No to zaczniemy od tego, że Krzysztof, no, pomimo już bardzo sędziwego wieku, wciąż dobrze wygląda. O. I po prostu, jaki ma sposób na wieczną młodość? Śluby gwiazd to jest taka seria, która jest no, jedną z ulubionych serii na moim YouTubie, która teraz też ma swoje premiery na Polsat Cafe, więc no, są to wywiady z gwiazdami i to jest też coś, co ja bardzo lubię, bo to jest też taki inny moment w mojej pracy. Zazwyczaj to właśnie mnie przepytują w sumie, a wreszcie ja mogę przepytać. Dzień dobry, dziewczyny. Tu z kamerą dzisiaj. Ale to zanim będzie kawa, to mogę pokazać, co tu się dzieje jeszcze. Tu jest nasza szwalnia. Proszę bardzo, nasza szwalnia. Tu są projekty robione, wszystkie rzeczy. Tu dziewczyny mają... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, szyje się. To, co moja żona wymyśli, to tu się szyje. A jak nie wymyśli, to inni wymyślą i też szyją. Prawda, pani Sylwio? Żeby przechytrzyć paparazzi, zdjęcie ślubne opublikowali dzień przed ślubem. O przygotowaniach do tego najważniejszego dnia, o samym wydarzeniu i o początkach miłości opowiedzą we... Żeby przechytrzyć paparazzi, zdjęcie ślubne opublikowali dzień przed ślubem. O przygotowaniach do tego najważniejszego dnia, samej ceremonii oraz o początkach miłości w pierwszym wspólnym wywiadzie. Dobra. Żeby przechytrzyć paparazzi, zdjęcie ślubne opublikowali na dzień przed ślubem. O przygotowaniach do tego najważniejszego dnia, samej uroczystości oraz początkach miłości opowiedzą w pierwszym wspólnym wywiadzie Joanna i Krzysztof Ibiszowie. Dobra, idę się... Jak będziecie się tak wyśmiewać, zaraz sami tu usiądziecie i będziecie zrobić te zapowiedzi. Jak dziewczyny, te zmiany, nowe biurka, tak? I bardzo dobrze. Ja wolałbym stare, bo takie klasyczne, ale jak wyrobić takie nowe, nowoczesne. Jak wy chcecie mieć biało, nie, szaro, pomarańczowe, też okej. Okay. A macie już jakiś plan ustawienia? Macie? Tu będą szafy, a obrazy? No obrazy będą tam. Dobra, spoko. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry. No i tu jesteśmy u pani dyrektor operacyjnej, którą zaraz porwę na spotkanie. I musimy sobie pogadać o naszych biznesach. Ten jej syn opiekuje się mamą, czyli swoją babcią. Państwo, to pani przyjechała z synkiem, który jest z drugiej klasy, ale pani mama też została. Chcę ją tu ściągnąć. Jak wyglądał wyjazd? Co zdążyłyście ze sobą zabrać? A to mogę poczekać do premiery, do września. Podróż do Polski, to wam pomógł, kto się wam zaopiekował. Jezu, już jest słabo, jak już myślę o tej rozmowie. Mnie takie rzeczy przytłaczają tak, że... No to nie jest łatwe, ale to... No, i takie rzeczy musisz robić, no. Teraz będziemy nagrywać
rozmowę z paniami z Ukrainy, które uciekły przed wojną i znalazły tutaj u nas pomoc, pracę, zatrudnienie. Ale to jest taki moment, kiedy... Powiecie, łatwo się pomaga, będąc trochę zdystansowanym. Czyli jak nie jesteś naocznym świadkiem, praktycznie tego nie dotykasz, tylko, nie wiem, wyślesz pieniądze. Jakby czujesz, że spełniłeś obowiązek, ale też to cię tak nie dopadło. I ja byłam do tej pory naprawdę w takiej sytuacji, że okej, tu jakieś pieniądze, tu pomoc, no już taka bardziej bezpośrednia, czyli zatrudnienie osób, ale nagle usiąść z nimi twarzą w twarz i pytać o sytuację, której doświadczyły i to, w jaki sposób przeżywały najtrudniejsze chwile w swoim życiu. O Jezu, już nie mogę. No i właśnie nie dam rady. Z tą rekrutacją jakoś to przebiega. Jeszcze Asia musi załatwić sprawę rekrutacji, ale ona nagrywa z Izą. Zresztą dzisiaj będą nasze, posłuchajcie, dziewczyny będą dzisiaj na nagraniach z Ukrainy. Także je poznacie. Naprawdę bardzo fajni ludzie. I myślę, że dobrze, że w tych trudnych czasach oczywiście trzeba im pomagać, ale praca też gdzieś daje jakieś oderwanie od tych takich myśli i myślę, że też ci ludzie nie chcą być na naszym garnuszku, chcą być samowystarczalni, bo to nie jest tak, posłuchajcie, nawet jak ktoś dostanie jakąś zapomogę, no to jest tak troszeczkę dawanie komuś, a ci ludzie, to też starsza, umówmy się, na jakieś tam minimum egzystencyjne. My zatrudniamy naszych pracowników na takich samych zasadach jak naszych polskich pracowników. Tu nie ma żadnych różnic. To są te same wynagrodzenia. Cieszę się, że ci ludzie są u nas. Poproszę o ciszę. Cisza. Swietłana i Oksana kilka tygodni temu dołączyły do naszego zespołu i dla każdego u mnie w firmie jest to wyjątkowa znajomość. Cieszymy się, że dziewczyny są z nami i pomyślałam, że warto, aby podzieliły się z Wami swoją historią. Zapraszam Was na bardzo wzruszającą i emocjonalną rozmowę z nimi. Udało się, co? Co? Mówię tak swędzi, ja się ciągle drapię i mam czerwone. Aniu, panie będą pracowały teraz w pracowni. My sobie nagramy Was przy pracy, jak robicie różne swoje rzeczy przy maszynie, przy konstrukcjach i tak dalej. Tu nagramy sobie jeszcze chwilkę z Izą i potem dosłownie 15 minut z paniami, dobrze? Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Posłuchajcie, gdzie ja mam swój płaszcz, ktoś wie, a nie, no w samochodzie. Nie, w samochodzie. Pani Asiu, w samochodzie zostawiłem. A w ogóle, matka założycielka, ojciec założyciel, dyplomowani. Gdzie tutaj jest taka rozpiska, register? No. Gdzie? Gdzie ta rozpiska? Trade show, fashion shows, events. Już par... Schedule. O tu. A nie, ale to jest fashion show. Targi są 22, 3, 4, a 20, 21 są te pokazy mody. Ale nie możemy na tyle dni. I jest tak. Jesus Peiro i Marquesa for Pronovias, Isabel Sanchez. Tego nie znam, ten Jolan Chris. Potem jest Victor and Roll. Dobra, no. No. Ale jakbyśmy pojechały 22, to tu jest Pronovias chociaż. Ja tak pani mówiłam, bo jak weszłam na te loty, to jak pani wysyłałam, że mogłybyśmy polecieć... 21 polecieć, tak? Tak, bo się zdziwiłam, bo 21 mamy nagrania. Wiem. I właśnie bym je przełożyła. A jak mamy kalendarz na... Kalendarz mamy pełen. 20 też mamy. To mamy te dwa dni nagrań. 20, 21. No właśnie, ja myślałam, że z 21 zrobię nagranie tu 19, ale widzę, że tu jest full. Wkrótce są największe w Europie targi ślubne i tak naprawdę to jest jedyny ślubny Fashion Week.
I on ma miejsce w Barcelonie. No i to są takie targi, które trwają 5 całych dni. I musimy na nie pojechać, żeby śledzić trendy, zobaczyć, co tam jest, co tam się dzieje, jakie są nowości, jakie są smaczki. I chciałam właśnie z panią Anią jechać, tylko że mam wtedy dni zdjęciowe. O, otwarte. Hejka! Hejka? Hejka! 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 Kto tutaj jest? A mamy jeszcze nie ma? Nie, mamusia będzie później. O! Nie ma mamy. Cio! Głowa mnie boli. Ciężka była dla mnie ta ostatnia rozmowa. To nie jest tak, że sobie wychodzisz z tych zdjęć, otrzepałaś się i w ogóle highlight. Takie rzeczy po prostu siedzą w człowieku, zostają i w ogóle... Nie wiem, może po prostu muszę napić się coli, żeby to przetrawić. Gdzie ptaszki są? Oglądamy jeszcze ptaszki, czy już nie? Oglądamy, czy nie oglądamy? Jestem! Nareszcie! Co robisz? Oglądamy! Co oglądasz? Chodź, pójdziemy do kulek. O nie! Hej! O nie! Tak! O nie! Posłuchaj, czubalaki, za chwilę pojrzymy. Idę się przebiorę, tylko zobacz, jestem tak jak z pracy, buty, nie przebrałem się, muszę się dres stoczyć. Patrz, mama w dresie. Chodź, czubalaka, czubalaka! Nie idziesz? O! Pozbieram te kulki tam. Krisulek! Odłóż kotku iPada, nie bawimy się teraz iPadem. Tak, a ty? Ja też lubię. Ja wiem, że lubisz, dlatego będziesz mógł wieczorem troszkę pooglądać, wiesz? Chodź, na razie to nie jest czas na baję. Myszu, wieczorem oglądamy baję. Misiu? Nie, ja nie oglądam. Nie, kotku, to nie jest czas oglądania bajki. Christopher, proszę wyłącz iPada. Chcesz, żebym ci go zabrała ja? Czy sam go ładnie odłożysz? Proszę, żebyś sam ładnie odłożył i wtedy jak będziesz grzeczny, to wieczorem będziesz oglądał, dobrze? Przyjdziemy niedługo do tego iPadzika, pokaż. Ja ci zabieram iPada. Odłóż ładnie, myszu. Wyłącz iPada i chodź. Jak nie wyłączysz teraz iPada, to go wieczorem nie będzie oglądania bajek. Hej. Teraz wyłącz, to wtedy będą wieczorem bajki. Nie będzie. Nie będzie bajek, tak? Odłóż ładnie? Brawo, chodź, ale jesteś mądry. I teraz pobawimy się, a potem w nagrodę, że teraz byłeś taki grzeczny, to wieczorem dostaniesz dużo bajek. Chodź. I powiedz mi, skąd są te kurczaki? Ja ci pokażę, które. Chodź, powiesz mi, skąd one się wzięły? No chodź, ja ci pokażę, które, to mi powiesz. Czy ty możesz mi powiedzieć, co to jest? To wszystko, chodź. Opowiadaj. Co to jest? No? Co to za kurczaczki takie śmieszne? Co to za kurczak taki? A to? Tam ucieka na mnie bajka. Ja ci powiedziałam, że bajka to będzie jak się ciemno zrobi, także jeszcze tak bardzo nie czeka. Czeka! Mi się podoba, że ty zrobiłeś porządek, ale... Co? Nie dawaj mu bajki! Nie ma bajek na iPadzie! Nie siłuj się, bo ci nie odpalę tego, Chris. Nie ma szansy. Nie siłuj się, to jest bez sensu. Myszusiu, poczekaj, ale ja ci powiedziałam, że wieczorkiem będziesz oglądał bajeczkę. Jak zawsze. No nie ja teraz. Ja idę na siłownię, a ty oglądasz bajkę, no. Tak? I taki mam umowę? No jasne, zawsze mam taka taki plan jest? Dnia. No teraz nie, chodź. Nie, mam coś takiego pysznego. Poczekaj, pokażę ci, co mam. Pokażę ci, nie weź, nie znasz. Poczekaj, może w tej szafie. Może tu jest? Do góry jest, chodź. A może Christos zjadł już? O nie! Zaraz sprawdzimy, może u Chriska to leży. No? Gdzie? Albo ciocia zjadła. O nie! Nie widzę. Tu A. jest, jak ty szukasz. Jezu, ślepy jestem. O, nie uwierzysz. Ale to nie jest. To jest do jedzenia. Nie chcesz takiego króliczka zjeść? To wujek ci przyniósł. To jest taka pianka, marshmallow. Nie chcesz zjeść tego?
Nie pokażesz? Dobra, chodź. Ja ci przyniosę jedzenie, chodź na łaty. Idziemy na... Gdzie z nim idziesz? Na sofę. Na... Nie chcę... Gdzie chcesz? Gdzie będziesz jadł? Na sofę. Tutaj ci przynoszę piciu. Co, co myślisz? Jedzonko? Widziom. Ale ja widzę. Gdzie chcesz? Dobra. Widzisz, jak ty jesteś taki grzeczny, to mama normalnie jest zachwycona. Jak sobie weźmiesz to do buźki, to resztę podzielę. Daj, podzielę. A, jeszcze kawałek. Mm, smaczne? A dlaczego mu te pluchy nie smakowały? Ostre, wiesz? Proszę? Ostre. Pyszne. Chyba już jest czas na bajkę? A masz zegarek, to chyba widzisz, czy nie? Widzę. Jak jest? Która godzina, powiedz? Moja nie widzę. No, która godzina? A jest czas na bajkę? Czas! Czas? Tak. Na co jest czas? Na bajkę. Bo to skoro jest czas... Mama, skoro jest czas, to jest chyba czas. Już czas? No dobra, to chodź tutaj, opowiedz o swojej miłości do mnie. Mam. No. Buziaki teraz. Jeszcze. Pycha. Jeszcze. No tak, a dla mnie całusów to nie ma. O, dobra, ostatni. No tak to jest, ja też słyszałem, że oni właśnie robią taki leasing zwrotny tej całej tej nieruchomości. To posłuchaj, możemy się zadzwonić jutro? Pogadaj spokojnie. Zadzwonię do ciebie jutro. Dobra, ciao. Ciao. Niestety, albo stety, fakty, to jest dzień, to jest sprawa święta. To żeby koledzy dzwonili, nie. Oglądamy fakty i kręcimy kilometry. No to jest taki czas, kiedy Chrisuś poogląda bajeczkę, a po bajeczce tak standardowo kąpiel. I łóżeczko. On na szczęście łatwo zasypia, więc nie mamy jakiegoś bardzo skomplikowanego procesu usypiania. Po prostu jak już jest czas, to idziemy się kąpać i jak jest czas, to po kąpieli idziemy do jego pokoiku. On sam kładzie się do łóżeczka, tylko chce, żebym go nakryła kołderką, włącza swoje szumisie, układa wszystkie zabawki, po prostu kładzie się. Ja wyłączam światło, on w ogóle nie boi się ciemności i wychodzę i jeszcze on krzyczy, mama, tak, zamknij drzwi. Więc jeszcze chcę mieć zamknięte drzwi, a jeszcze rolety z zewnątrz spuszczamy, więc ma naprawdę tak czarno, ale bardzo do tego przywykł i w ogóle najłatwiej jest mu właśnie zasnąć, kiedy nic go nie rozprasza, kiedy jest ciemno i spokojnie, ciemno i cicho, jak u czumbalaków. Wziąłam dużą łyżkę, będzie chyba ci się lepiej jadło, co? Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.